Jest już po zawodach. Zaraz będzie dekoracja. Pokażę jeszcze tor ładnie ujeżdżony. Piękne widoki. Tak w ogródku. A teraz idę się przywitać z kolegami z Grodziska. Witam. Cześć Maćku. O, będziecie w ukrytej kamerze. Idę. No tu zapytam, co ten kask tutaj robi? Tak. Ktoś przyjechał, my to się kręci. No. Ten pan! No to brawo! Ale nie sterpował! Nie. Co, dopiero przyjechaliście? Tak. No, to się spóźniliście. A było już. Było 6 biegów, ładnie było. O, o. Właśnie. Pozdrawiam Kosiankę. Pozdrawiam. Cześć. No, bardzo mi miło, a powiedz mi, co tu się działo? Po co tu przyjechałeś? Ja przyjechałem ze swoim chrześniaczkiem, Grzegorzem. A to dziecko twoje, tak? Chrzestny syn? O ten. A ten, myślałem, że ten. O ten mój. A popatrzeć Chrześniak na motocykle. Chrześniak mój chuligan. Popatrzeć na motocykle przyjechałeś. Nie, startował. Startowałeś? O, no jeździł. To super. A to ja ci pomagałem odpychać motocykl. No, też pamiętam. Jak fajnie było? No, zmęczył się. O, Marian dostał coś do jedzenia. Zintegruje. Marian, powiedz, czy smakowało. Czy ma być smakowało? Stale kelnerskie powiedzenie mówi. Kelner przychodzi do klienta. Smakowało? Klient mówi, dupy nie urywa. Co odpowiada kelner? Poczekamy. A jeszcze flaga jedna. A to smakowało. A propos, ostatnio jest takie głośne filmy w internecie. Widziałeś, jak kelnerka przychodzi, pierożki z grzybami przyniosła. A, tak. Dobre to. Jakby nie smakowało, to jeszcze stypę może pan wynegocjować. No, no to swoje dobrze. Podobno są wyniki! I są kiełbasy. I są kiełbasy jeszcze. O, to wszystko zjesz? Tak, to będzie w telewizji. Panie Zemku, a wie kto był pierwszy? No, no jak, no przecież ten Więcko! A tak, wiesz, powiem ja ci, chodź, uściskam cię przytulę, bo ja naprawdę ale szedł, jestem nie? Pełen podziwu, no. On i popatrz, piecem szedł. On, niektórym się wydaje, że kupi sobie 450, albo tak jak Bartek 250, tak. To on wygra. A on 50 mi objechał. Tak. Wiesz, ale powiem, jak odkręcił, tak trzymał, no super. Tak. To jest naprawdę utarłeś nosa nie jednemu. Każdemu. No. Robimy dekorację. No, a, super. Będę się chwalił w ogóle, że cię znam. Tak. O, może tak, o, zrobimy. To jest Arkadiusz Więcko. Nazywa się tak jak mój syn, ale jeździ niestety szybciej niż mój syn. Syn najlepszy był czwarty, a ty jesteś pierwszy. Żebyś wszystkie dziewczyny go poznały na mieście. Aleksandra, przekażę wyniki i proponuję Aleksandra od tych najmłodszych klasy MX 65, 85 i kobiety. I bardzo poproszę o trzecie pozycji. Więc tak, zaczynamy od klasy 6-5. Trzecie miejsce, Mikołaj Michna. Zapraszam. Nie, drugie? Drugie miejsce, Józef Gałecki. Zapraszamy na podium. I pierwsze miejsce, Mateusz Chwetczuk. I teraz poprosimy dziewczyny. W wyścigach to się nazywa wiedźma z parasolką, a u nas to się nazywa hostessa przez dwa S. I takie drobne upominki. Co dostałeś? Nie wiem. Co dostałeś? Nie wiem.
Jak masz na imię? Mateusz. A jak Chwedczuk? Chwedczuk. Ja mam Chwedczuk na imię. Ja mam Chwedczuk. Nieprawda. Ty masz Mateusz, mówiłeś. No ja tak, Mateusz. Mateusz, bajkę przełóż. Niech ja proszę sam przełożę. Co masz tam, nie? Nie wiem. Pusta! Masz smycz. Kogo będziesz tu woził na smyczy? Co? Psa. Oczywiście to są żarty. Jeszcze dodatkowe puchary. By Zenek, to Zenuś ty robiłeś? Nie, ty nie. Ale ładne. Zobaczcie, profesjonalne. O, sprawca zamieszania! Temu panu wyścig, znaczy wyścig, wycieczka do Egiptu na własny koszt. Wczoraj wieczorem rozebrał dwa silniki. Dwa silniki rozebrał, SKL-kę i WSK-125. Nie, to jeszcze samochodowe, jeszcze dobre. Nie, dobre, fajne, człowieki ładne. Brawo, 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 brawo. A to ja bez motocykla jestem. Trzeci. Drugi. Przemianą klasa MX-65. Ekipa zadowolona, uśmiechnięta, puścili z torbami, jak widzicie, nie pustymi, nie pustymi. Tak, jeden nawet smycz do włożenia psa. Ma. Także kochani, dziękujemy wam. Jeszcze paparazzi z nieco zrobili. Nie skaczcie do przodu, skaczcie do tyłu, bo tutaj szyld MX siemietycze rososze. Tak, i teraz kolejna klasa. Aleksandro MX-85, tak?